Zaczęło się może nie w sposób, który każdy by zaakceptował, bo byłem kiedyś na Mazurach z całą rodziną i z moim kolegą. No ja akurat wylatywałem z zakrętu, zobaczyłem, że samochód jedzie z naprzeciwka. Zarzuciło mnie na bok. Później wiele nie pamiętam. Wiem, że obudziłem się w szpitalu, połowy skóry na twarzy nie miałem. Ale prędkość mi się bardzo spodobała i jakoś od tamtej pory zacząłem się tym sportem właśnie interesować.